Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. To tyle się dzieje, że znowu bym przegapiła dama urodziny. I teraz słuchajcie, mamy koniec jakby takiego dorosłego życia. Wiadomo, w tamtych czasach człowiek dużo sobie nie pożył. A więc to, co musimy słuchajcie zrobić, to wyrzucić tę dziesiątkę. Także chodźmy szybciutko i zobaczymy, ile lat jeszcze Adamowi z nami zostało. Czyli tam góra do pięćdziesiątki biedny dożyje. Także sobie rzućmy. Dobra, jeszcze 5 lat, czyli 10 dni simowych, to może zobaczę jeszcze, jak się mu dziecko urodzi. Znaczy powinien. Także ja sobie tutaj, słuchajcie, zapisuję, żeby mi się nie zapomniało, że za te 5 lat Adam niestety się z nami pożegna. A my, moi drodzy, oczywiście idziemy sobie do naszej rozgrywki. Kochani, witajcie u nas o 5 rano. Wcześniej nasi symboli wstają, chociaż na tamte czasy to chyba nie było aż tak wcześnie. No i chcę Wam pokazać, że jesteśmy w ciąży, także bardzo dobrze, moja droga, tu ją wszystko biedna boli. Także chodź, idziemy szybciutko, skorzystamy sobie. Młoda też już się obudziła. No i słuchajcie, ja tak sobie pomyślałam, że no Adam to no, wkroczył tutaj w te swoje już ostatnie lata, ale no przecież nie trzeba go robić na dziadka, no bo dziadek to tak 60-70, prawda? A on biedula ledwo do 50 dożyje. Także tutaj nie postarzałam go, jeżeli chodzi o tych pochowamy, tego nie będziemy tego sprzedawać, bo to trochę nie fair. Ojejku, jak to brudno. Dzieciaki się zaraz tym zajmą. Także zrobiłam mu co prawda tort, ale potem go wyrzuciłam, bo no, pomyślałam, że no po co, tak? Co ci kochana jest? Ciebie wszystko boli. Na razie ty nie gotuj. Idź się tutaj odpręż, a mąż ci akurat ugotuje, jak już wylezie z wanny. Także ojciec. Może coś, skoro ona jest taka brzemienna, to może zróbmy kluski z czosnkiem. No kluski z czosnkiem, czemu nie? Tylko co? To jest dla jednej osoby? No co ty? Dobra, to jednak nie. To się wycofuje. To zrobimy coś inszego. Co my na śniadanie mamy tutaj? Placki. Naleśniki truskawkowe. Naleśniki śniadanowe. No placki myślę, że to tak całkiem. Dobra, zrobimy więcej. Bo nas tu rzeczywiście się już dużo zrobiło. Młoda, czemu ty śmierdzisz znowu? A czy ty przypadkiem dzisiaj też nie będziesz miała urodzin? No 9. 9 dni, ja już patrzę na moją rozpiskę. A i owszem, dzisiaj masz urodzinki. No to matka będzie ci musiała znowu ciasto zrobić, Jezus Maria. Dobrze, moja droga. Idź się wykąp. Młody, ty... A, dobra, ty jesteś bardziej... Dobra, to mama, ty poczekaj. Ty sobie usiądź, pobujaj się. A ty się kąp. Idź, wykąp się. Co się dzieje? Boże, znowu... Znowu, nie denerwuj mnie dziewczyno, oni co noc się budzą i co noc jest to samo po prostu, czy tego nie można jakoś wyłączyć? Ja wiem, że jest ta lampka, no ale nam tutaj taka lampka nie pasuje, prawda? Młody, obudź się. Okej, okay, no i chodź i pogadaj to sobie. Matula, zostaw. Ty się miałaś bujać, także bujaj się. Ty, młody, skoro jesteś już na nogach, to proszę napełnij miskę. Kurczaki, weź zbierz jajka, rozrzuć im po okolicy. Czy to jest zamknięte? Zablokuj dla wszystkich psów, żeby tu nie właził i znowu będzie brudny. Jejku, to też jest śmierdząca. O, masakra. Młody, tam się... Wykaraskaj stamtąd szybciej, proszę cię. Dobra. Mama, może byś mogła ją tutaj szybciutko przebrać, a ty, młoda, leć się umyć. Mam tylko jedną... Ale no w sumie dlaczego mielibyśmy mieć więcej wann, prawda? No nie stać nas raczej na więcej wann. O, zapraszam, jakieś placki się tutaj zrobiły, także smacznego. Całkiem pasują, nie powiem. Okej, okay, i usiądźcie sobie. Tata, ty też, proszę bardzo. Młoda, też jesteś głodna. A ty też byś mógł przyjść i się troszeczkę najeść. Znowu praca na roli. Chociaż ja myślę, że dzisiaj nie pójdziemy. Będziemy pracować nad swoją formą. Dalej czekam, słuchajcie, na wasze symeczki, także jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam dla Charmin hashtag i ja będę je tutaj wprowadzała. I tak jak mówię, innych simów oczywiście też. O, ten nam tutaj zaraz zejdzie.
Okej. No to pięknie. Młody, to w takim razie. Co ci tu jeszcze zostało? Jeszcze masz chwilę, to idź się pobaw w wodzie. Czemu nie? A młoda, wychodź tam już z tego mycia się. A Matula, jak ty skończysz jeść, to myślę, że możesz tutaj zaraz posprzątać. Albo twój mężczyzna ci posprząta w sumie też dobrze, prawda? Dobrze, to trzeba by wyczyścić wszystko. No ja myślę, że ty byś mógł tutaj powyrzucać. Nie wiem w ogóle skąd to się wzięło. Ale dobrze. Okej. No i jest całkiem dobrze. Ty, mój drogi, dzisiaj nie idziesz. Będziesz się tutaj doskonalił w innych rzeczach. Weź wykąp młodą. Jest cała i brudna. No i co? Ty, nie wiem, za mało ją znasz, czy co? Dobra, to brat, weź ją wykąp. Chociaż czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ona sama idzie się wykąpać. Nie, do żadnej szkoły nie idziesz. Mój drogi, ty myślę, że mógłbyś. Tych nie możemy pozbierać, niestety, bo zbieraliśmy ostatnio, ale myślę, że mógłbyś tutaj popróbować poodchwaszczać sobie. Musisz się tutaj nauczyć, bo ojciec, no, długo już nie ma do wyżycia sobie tutaj. Jezu, młoda, jaka brudna, śmierdząca. Matko, do ciebie, idź do psa. Okej. Okay. Myślę, że powoli musimy zarabiać troszeczkę więcej pieniędzy, bo naprawdę jest beznadzieja. Czy my mamy coś do wyrzucenia? Zaraz sobie zobaczę. Do wyrzucenia, do sprzedania. Co to jest? Charyzma, część pierwsza dla opornych. No tego to na pewno nie mieliśmy. To sprzedamy. Te dalej są mokre ubrania, no bo w sumie jest zimno, to jak mają wyschnąć? To tak jak u nas w Australii, polecam. Pranie zrobić i nie ma kiedy wyschnąć, bo jest za zimno. No dobra, to skoro mamy tak mało, no to zróbmy na razie dużą rzeźbę drwala i chociaż troszeczkę zdobądźmy tych pieniędzy. Myślę, że ją zaraz wyślemy, niech coś tam pozbiera w lesie. W sumie może pójść, słuchajcie, tutaj z Henrym, żeby mu pokazać, co można zbierać. Także weź, wyjdź, moja droga. A ten jeszcze będzie tutaj nam ładnie odchwaszczał. Także wychodź. Młoda, na razie będziesz śmierdzieć, przykro mi. No, w sukni ślubnej to, moja droga, ty nie będziesz popitalać. Wybacz mi, ale nie. Także przebieraj się i idźcie sobie do lasu. Iść na żerowanie. Aha, to ty nie możesz z nim, ale on może z tobą pójść. Także czemu nie? Idź, młody, też na żerowanie. Może coś nowego znajdziesz. Czemu te kury wyłażą mi tutaj z tego? Będę musiała to zablokować. I potem zostaniesz zaatakowana przez lisa i co będziesz z tego miała? I nic. Dobra, ojciec, rób rzeź, bo potem musisz młodą tutaj wykąpać. Także ona. Ogólnie moglibyśmy w sumie już ją postarzyć. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Proszę się uspokoić. Idź sobie jeszcze pojeździ na koniku, póki możesz. A potem, jak Matula wróci, to nauczymy ją troszeczkę gotować. Cóż, nie mam czasu, mój drogi. Ja tu jestem zajęty swoją farmą. Jakbyś mógł, to byś w ogóle nie chodził. Ale to na spokojnie. Dobrze, to w takim razie poczekamy sobie na nich. Niech oni nam tutaj wrócą. Okej. Okay. Krzesło do jadalni. A ile tego konia sprzedamy? To gdzie on jest? A gdzie ty go masz? Tutaj? Tak, tutaj. Okej, okay, 60. Nie jest tak źle, jakieś pieniądze powolutku nam się zbierają. Czy ty, młody, żeś wrócił? A nie, to po prostu tak pokazuje. No i pięknie. Dobra. Idź się jeszcze szybko wykąp, bo potem pójdziesz z psem, słuchaj, na bieganie. Potem będziesz w ogóle ćwiczył. Zobaczymy, co żeś uzbierał. Mamy truskawki, mamy ziemniaka. A, to dwa jajka to sobie odłożymy. I nasionko. Nasionko też sobie odłożymy, ale truskawki ziemniaka to myślę, że jak Matula wróci, to ona pójdzie je sprzedać. Pójdziemy sobie na targ pochodzić. A ty tam rób to krzesło w takim razie. Dziwne. Ona poszła chyba pierwsza, dopiero teraz jest. Co mamy? Mamy bazylię, mamy malinę, a malina jest na jesień. Tylko kurczę, jesień nam się zaraz skończy. To też będziemy mogli, słuchajcie, sprzedać. To ja jej oddam w takim razie. To co żeśmy. Ziemniak też pewnie jesień, tylko nie, ziemniak to na zimę. A czy my mamy ziemniaki? Szpinak, jeżyna,
truskawka, truskawka, ziemniak, ziemniak i ziemniak. Aż trzy ziemniaki. Dobra, no to ziemniaki, ziemniaki mamy, to będzie można sprzedać. Zostaw, po co tam leziesz? Po co? Czemu ty jesteś taka smutna? Aha, święto było do bani, zmarły i... Aha, no. Bo jest w ciąży, to się czuje smutna. No dobra, to rozumiem, nie? Młoda, co robisz? Dobrze, upieczmy jej, słuchajcie, ciasto, żeby można ją było postarzyć. Tu, jak zawsze białe ciasto. Także leć, kochana. My tych ciasto, kurczę, się napieczemy w tej serii. A tu już prawie... Prawie gotowe. Także bardzo dobrze. Młody, wychodź. Pławić będzie tam. A piechę nasz gdzie? A tu siedzi. Dobrze, to my sobie wyprowadzimy, pójdziemy sobie pobiegać, a potem jeszcze on sobie tam, nie wiem, może do wody wskoczy albo coś. Także zobaczymy. Dobrze. Ojciec, żeś skończył, to idź młodą jeszcze zanim ją postarzymy wykąp, bo śmierdzi niesamowicie. A ja jeszcze sprzedam szybciutko to krzesło. 180, no i ładnie. No chciałabym te krowę znowu kupić, ale... Za ile jest krowę? O matko, 400, no to jeszcze troszkę. Bo to mleko jednak nam się przydawało do różnych przepisów, albo można było je sprzedać. Także to zawsze coś. A ty... Biegasz. Dobrze. To słuchaj, ćwicz sobie formę, bo naprawdę musimy coś tu z tobą zrobić. Myślę, że z nim też śpiewanie sobie tutaj porobię, ale to za chwileczkę. A ojciec, tu ją myj. Ciasto, czy jest gotowe? Gdzie masz ciasto? Gdzie żeś to ciasto odłożyła? Gdzie ty masz to ciasto? Czy ty je włożyłaś tu? Czekajcie, no to jest to. A ciasto? Nie ma tego ciasta. No to też świetnie. To kochana, jeszcze raz. Rób białe ciasto. A tu... Kurczę, fajnie tak wygląda. Tak. A nie, czekaj. Ciasto żeś tu włożyła do koszyka. O mamo. A to śmierć. Dobra. Okej. To kochana, weź sobie tu się pobujaj, a młoda zamiast jeść, to ciebie ojciec postarzy, bo dodamy tutaj świeczki urodzinowe. Całe szczęście, żeś nie wzięła tego, nie? Jezu, jakbyś mi tutaj zepsuła to ciasto, to byś... Uch, nie dziękuję. No, proszę się pobujać, a ojciec, proszę młodą, postarzymy, także pomóż zmuchnąć świeczki i Samancie. Oczywiście zaraz sobie kulniemy. Miejmy nadzieję, że młoda nam przeżyje, no bo to kosztowała nas, naszą pierwszą żonę. Aha, log błędu. Nie wiem dlaczego. To jeszcze raz. Pomóż zmuchnąć świeczki i Samancie. Miejmy nadzieję, że wszystko zadziała. Tak, dobra. To nieważne. Wszystkiego dobra, młoda. Dobrego młoda. Oby dobrze się kulnęło. Także leć. No i okej. Oczywiście tutaj sobie kulniemy. Ona będzie co? Wesoła. A jak wesoła, to czemu nie mieć społecznych? Niech ma dziewczyna. Chociaż ona ma motoryczne i umysłowe. To może nie. To może bardziej motoryczne. Będzie z bratem chodzić na barierki. No i okej, włosy oczywiście nie tak jak trzeba, ale my teraz szybciutko chodźmy zobaczyć sobie, co się z nią wydarzy. Dobrze, to tym razem, żeby nam się udało, nie możemy wyrzucić 9 i 19. Także spróbujmy. Jest 4. Okej, dobra, młoda przeżyje sobie jeszcze dalej. To moi drodzy, wróćmy sobie. Jesteśmy sobie w kasie na chwileczkę. Chciałabym wam pokazać, że dodałam dwa stroje tutaj naszej Sarze, żeby mogła sobie chodzić tak troszeczkę inaczej. To jest oczywiście ten jej pierwszy, ale tej takiej zielarki z tym bluszczem. Następnie dwójeczkę ma mniej więcej taką, bo teraz się już zrobi zimniej, także niech sobie popyla dziewczyna. A w trójeczce mamy troszeczkę zmieniony kolor, tak? Także, co prawda, to są inne sukienki, ale wiadomo, w tamtych czasach wszystko było podobne, dziewczyny nie miały pieniędzy, także tutaj też z takim fartuszkiem będzie sobie chodzić, to już w ogóle jest takie aż do ziemi, także nie powinno być jej aż tak zimno.
A jeżeli chodzi o naszą Samantę, to mi się wydaje, że dziewczynka ładna. Co prawda, no te oczy to znowu ma takie maciupeńkie. Ja lubię duże oczy w moich Simsach, ale to może, wiadomo, zostało mi po mandze i anime. Ale to nie wiadomo. Usteczka ma ładny, nosek ma ładny, także trzymamy kciuki, żeby jako tako wyglądało. Znaczy wyglądała, jak już się zrobi starsza. A tutaj oczywiście ubranka, to wszędzie mam mniej więcej, tak? Te same. Oprócz oczywiście stroju. Tutaj oczywiście nie zobaczymy jej na ciepło, bo teraz będzie zima. A na zimno, tak, ma oczywiście to jakieś takie papucie, powiedzmy, zrobione. Także myślę, że młoda, ładna. Wiadomo, najważniejsze to jest to, jak oni wyglądają za nastolatka i potem. Także teraz na razie nie będziemy się za bardzo stresować, czy mamy kciuki. No dobrze, to chodźmy sobie z powrotem. My sobie tutaj tak biegamy, a to się okazało, że Enid, czyli córka naszego piekarza, tutaj się... się pojawiła. Także myślę, że możemy tutaj się przywitać, bo ona też jest nastolatką. Także weź się z nią przywitaj. Powiedzmy, że to na psa. Także młoda jest, słuchajcie, bardzo ładną synką. Da mi takie korale, powiedzmy, że tata kiedyś był jej kupił przecież korale, takie były bardzo drogie, ale dobra. Niech dziewczyna coś ma. Dobrze, możesz lubić. Także pogadaj sobie z nią o... Jakieś dowcipy, coś, nie romantyczność od razu. Może niech się chociaż znają, no powiedzmy, no przecież wszyscy chodzą, prawda, kupują chleb. Także czemu nie? Także poplotkuj. A kim ty jesteś, kobieto? To jakaś... Alice Robinson. A czy to nie jest nasza królowa tylko w innym wdzianku? Może? Dobra, bądź, idź se, kochana, mnie to nie interesuje. Także niech się zapoznają młodzi. Czas mają, czemu nie? No może figlowanie to ty lepiej nie, bo to nie w tych czasach. Ale o, porozmawiaj o tym, że chciałbyś być bardem. Czemu nie? Co sobie tutaj innego? O Jezu, zapomniałam mu wyjąć tego z ucha, ale dobra. Czy coś jeszcze? O fitnessie, że ty lubisz biegać. A piecheł, co? Piecheł sobie już poszedł. Cześć, kochana. O, także Izabel też się tutaj gdzieś chodzi. Super, bardzo fajnie. Cieszę się, że te simy tak tutaj sobie chodzą, kombinują. Co się dzieje? Czemuś ty była ją opłakiłaś? No weź, przestań. Idź tutaj sobie odpocznij. Oni coś teraz sobie szamają. Powiedz mi ty, moja droga, który ty masz ten trymestr? Drugi trymestr za 4 godziny. Także jeszcze troszkę. No dobrze. Jejku, jak tu brudno. Weź to posprzątaj, a nie tu łazisz. Ty ogólnie to powinieneś dawno pracować. Także zrobimy jakiś mebel. Stać nas na... O, stół do jadalni, niech będzie. A ty, mój drogi, co? Nie odrabiaj zadań domowych, ty żadnych zadań domowych nie masz. Czemu ona tam sobie poszła? Dobra. Nieważne. Najważniejsze, że dziewczynę poznał. Mój drogi, myślę, że wejdź sobie tutaj do wody i popływaj troszeczkę rekreacyjnie, oby to twoje ciałko troszeczkę... Jasno, niech Pridbur wpada. Pridbura to ogólnie trzeba postarzyć. Bo przecież oni byli rówieśnikami, także... Jak się on tutaj zaraz pojawił. Jakie dobre dziecko sprząta. Myślę, że go postarzymy. Dobrze, nasze dzieci, słuchajcie, wróciły. Także idź sobie tutaj się załatw. A potem, moja droga, możesz sobie usiąść i dziergać dalej. Mamy tutaj nasze projekty z włóczki, których nie da się sprzedać, ale trudno. Ale to da się sprzedać, okej. Okay. Jakiś tam ocieplecz na kwiatki czy co to tam było. Dobra, wydziergamy w takim razie. Mam znów projekt z włóczki i okej. Okay. I gdzie ten nasz? Czemu ty młody? O mój Boże, posprzątaj to i to też posprzątaj od razu. Nie wiem, czy to ty zrobiłaś, a mnie to nie interesuje. O, jest Pridbur. To ty, mój drogi, czy ja ciebie to mogę podstarzyć? Polecenia Sima, ustaw wiek i zróbmy z niego nastolatka. Czy to się uda? Aha. Może coś nie tak, słuchajcie, mam z modem. Dobra, ja go tam postarzę sama z siebie potem. Także jak teraz nie działa, to trudno. Młoda, idź się tutaj zapoznaj. Chciałabym, żebyście wszyscy oczywiście go znali, no bo to takie dzieciaki. O, a co tu tam chodzi? Rosemary. A, to jest kolejne dziecko naszego króla. Tylko czemu ty jesteś tak ubrana? Jezu, te dzieciaki to się przebierają. W ogóle nie tylko dzieciaki, wszyscy się tak przebierają. Dobra.
Jak skończysz pływać, to pływaj więcej. A Adam tutaj tworzy i się natworzy. A ta tutaj sprząta. Dobra, okej, okay. Jest całkiem w porządku. Oni sobie tutaj rozmawiają. Myślę, że jak tam. Gdzie ty tutaj, Simon, jesteś? Idź się wykąp, a wy możecie się słuchaj jakoś tam pobawić. Chciałabym, kurczę, wybudować ten domek na drzewie, ale no, nie stać nas. Na razie do nas na nic nie stać. Dobrze, zapytaj go, jak minął dzień, a my, moja droga, jak ty już jesteś tutaj. Nie wiem, co ty robisz, na telefonie siedzisz, super. Mogłabyś, słuchaj, zdjąć tu pranie, także wyładuj i odłóż, wyładuj i odłóż. I pójdziesz zaraz do lasu znowu pozbierać różne rzeczy, także iść na żerowanie. A ty, mój drogi, żeś tutaj skończył. Dobra, to idź sobie zjedz, póki to jest jeszcze dobre. O Boże, 10 minut do zepsucia. A, pewnie już się zepsuło, no pewnie. Pewnie, że się zepsuło. Nie bierz, posprzątaj. I to też posprzątaj i weź sobie potem kawałeczek. A ty, moja droga, co robisz? Dziergasz na toalecie, no cudo. Świetnie. Mój drogi, wyłaź stamtąd, kolega do ciebie przyszedł, to by. Aha, ty nawet go nie znasz, także świetnie. A tobie, mój drogi, jak idzie? Pływasz. Dobrze, musiałbyś słuchaj do toalety skoczyć. Czy tu gdzieś coś jest? Nie bardzo. Dobra, to leć słuchaj do domu w takim razie. Oj, czulek, ty jak skończysz tam ciacho jeść, idź sobie tutaj skorzystaj. Sprzedajmy, zobaczymy, ile nam się uda uzyskać. Okej, 610, to są dobre pieniądze. Zaraz będzie nas na krowę stać. Zrobimy tutaj mebel znowu i weź znowu wannę. Zrób. Musimy, słuchajcie, teraz się nachapać, bo on tutaj nam za niedługo. Biedny zemrze. Także przydałoby się, żeby troszkę tych pieniędzy było, bo potem to będzie, słuchajcie, ciężko. Tutaj nikt nie ma jakby takich umiejętności, żeby cokolwiek zarobić. Czemu ty taki półnagi leziesz? Albo się kąpałeś, dobra, to nieważne. Tak dziwne, że jesteś w miarę ubrany. Dobra. Lecio, ta toaleta za mało wychodków mamy, no ale przecież zawsze był tylko jeden wychodek, także co my zrobimy? Także leć, słuchaj, do toalety. On chciałby sobie w ogóle znaleźć wroga, także myślę, że jakiegoś tam pana w barze powiedzmy. Czemu ty się bawisz przy śmieciach? Boże, do ciebie. Nieważne. O, można zebrać jajka, także idź młoda, zbierz jajka, rozrzucimy karmę w okolicy. A ojciec, jak tam skończysz robić, słuchaj, wannę, to sprzedamy i może na następny dzień pójdziemy Ala kupić krowę. Czemu tu tylko to jedno zdjęłaś, a innego nie zdjęłaś? Czy ty mógłbyś to potem. Tak, wyładuj, odłóż pranie. I mam akurat ciasto, to ciasto możesz sobie zjeść. Wy chłopaki rozmawiacie, czy tak tylko siedzicie i nic nie robicie? Dobrze, weź go poznaj. Ja się nie przyzwyczajam jeszcze do tych przyjaznych i tu są tyle tych opcji. Za mało gram, żeby się przyzwyczaić. O, porozmawiaj, kogo z rodzeństwa najbardziej lubisz na przykład. I okej. Dobra, ty młoda co? Śpisz tak sobie? Rozmawiaj o pruzie. Dobra, idź sobie porozmawiaj z roślinkami. Czemu nie? Ty, kochana, zaraz będziesz wracać, a oni tutaj się ogarniają. Dobrze, no to całkiem, słuchajcie, w porządku. O, tu nasza dalej Init chodzi. Czy ktoś jeszcze jakiś ciekawy się tutaj. A nie, Nancy jest. Tu nasz sąsiad idzie. Także na razie nikogo ciekawego nie ma. Już dawno, słuchajcie, nie widziałam naszego wujka. Już dawno nie przyłaził. Nie wiem czemu, nie wiem, ale dobrze. Ty, mój drogi, kurde, wpierniczasz to ciasto, a przed chwilą ćwiczyłeś. Jeszcze więcej byś poćwiczył, wiesz? Także na pewno tutaj jakieś tam przeciąganie, robienie pompek i tak dalej. Niech on biedny ćwiczy. Potem ja sobie zobaczę po odcinku, czy to mu w ogóle coś spada, czy mu nie spada. Także okej, okay, dobrze. Moja droga, czy ty tam będziesz wracać? Mam nadzieję, że tak. To moi drodzy, ja myślę, że ja tutaj sobie z nim jeszcze chwileczkę pogram, potem pójdziemy sobie na targ, jutro posprzedajemy tyle, ile nam się uda z tych naszych plonów. No i kupimy sobie, słuchajcie, krowę i na tym chyba sobie zakończymy. W następnym odcinku będzie poród, tak myślę. Co my tutaj mamy? Szczęśliwa ucieczka. Aha, niedźwiedź nas nie zauważył, no to bardzo dobrze. Okej, okay, dobra moi drodzy, widzimy się rano.
Dobrze, jest sobota rano. Ojejku, co oni nieszczęśliwi są ci moi synowie. No naprawdę, moja droga, zostaw to na chwileczkę. Oczywiście ugotowała, zanim ja mogła mi cokolwiek powiedzieć. Ale no dobra. To moja droga. My sobie pójdziemy teraz szybciutko do miasta, także ona myślę, że pójdzie sama, żeby już tam wszystkich ze sobą nie ciągnąć. Wszystkim ruszają się zęby. I zobaczymy, ile nam się, słuchajcie, uda na tych naszych uprawach zarobić. Okej, moi drodzy, w sumie nie mieliście co widzieć, bo tylko dostałyśmy 83 simoleony za prawie 19 produktów. Ale kupimy sobie zwierzątko, kupmy sobie w takim razie krówkę. Także zapraszamy, 400 już wydamy. Także mamy krówkę. Moja droga, ty powinnaś tutaj spróbować. Weź tutaj, nakarmij ją, a potem zobaczymy, czy możemy ją wydoić, czy nas przypadkiem nie walnie, dziewczyna. Mój drogi, ty miałeś sobie pójść tu, nikomu nie przeszkadzać i próbować śpiewać. Na razie nie stać nas, żeby kupić ci lutnię, to idź sobie tam pośpiewać. Dzieciaki, co? Ty jesteś smutny, bo co? Bo jesteś gorszy, jaaaudź. Dobra, ojciec, porozmawiaj sobie troszeczkę z tymi swoimi dziećmi, a ty, mój drogi, gdzie ty był? Masz ćwiczyć śpiewanie i to tak z parę razy. Także zostawmy go samego sobie, tak samo jak się uczył. Czy coś tu? 6 butelek mleka, nieźle. Weź zbierz jajka, mama, jeszcze. Śliczna symeczka. Naprawdę cieszę się, że słuchajcie ją wybraliście, chociaż ja te wszystkie inne simki też lubiłam, także mi to by tam było obojętne, którą byśmy wybrali. Idź się, kochana, jeszcze tutaj wykąp. Widzę, że ktoś musi zrobić pranie, no to ojciec pewnie zaraz pójdzie, niech ona biedna tam z tym brzuchem nie robi. Także chodź, mój drogi. Czy to jest czysta woda? Tak, jest czysta woda. Także, mój drogi, przeszukaj jeszcze kieszeń, czy komu co tam nie wypadło. A wy, dzieciaki, możecie sobie pomiędzy sobą się dogadywać. Dobra. Okej, jakoś to jest. Te butelki mleka mamy. One by poszły co? Za 118. Myślę, że te pierwsze butelki mleka możemy sobie sprzedać. Czemu nie? A jajko nie ma możliwości wyklucia. Okej, tutaj sobie te wszystkie nasionka pochowamy. No i jest okej. Kurczę, czemu wy macie niby te brudne te ubrania? Nie wiem, nie rozumiem. Ale dobra, no nie, ojciec, a nie, dobra, dobra, to twoja żona, możesz się wejść, myślałam, że to dzieciaki, to one już wtedy od razu mają problem. Dobrze, myślę, że moglibyśmy jeszcze kupić jednego kurczaka, także kupmy sobie białego koguta, on jest za 200, to nie jest jeszcze tak źle. I okej, schludny, nie, mój drogi, ty tam nic nie zmieniaj, tylko idź piesz, póki jeszcze jest w miarę pogoda. O, a kto, co wy tam, dzieciaki, tu sobie stoicie i słuchacie, jak brat wyje? No, to zawsze coś. Ejku, stary, bo ty jeszcze musisz się dużo nauczyć. Dużo, 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 dużo. Dobrze. Moi drodzy, słuchajcie, ja na dzisiaj będę się tutaj z wami żegnać, bo, że tak powiem, nic takiego większego się nie będzie działo. Jeszcze tylko szybko zobaczę, Antonet, kiedy ty będziesz starsza, moja droga? Ona ma jeszcze 12 dni, czyli jeszcze 2 dni. To akurat, słuchajcie, spotkamy się, jak dziecko się będzie nam rodziło. Zobaczymy również, co się tutaj wydarzy, czy nasza Antoinette zrobi się starsza, czy nie. Także, moi drodzy, ja na dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, dobrego tygodnia życzę i słyszymy się w kolejnych.